Teraz staram się oczyścić miejsce, w którym położę karimatę i zbuduję stanowisko. Czyszczę z patyków, szyszek, kamieni, wszystkiego co jest twarde, kanciaste, może przebić tkaninę. To mogłoby uszkodzić karimatę, a tego bym nie chciał. Poza tym jest o wiele mniejsze ryzyko, że będą tutaj jakieś mrówki. Oczywiście trzeba sprawdzić, czy nie ma w pobliżu jakiegoś mrowiska, jak i z góry, czy nie spadnie jakaś sucha gałąź w momencie, kiedy będzie wiatr. Okay. Teraz rozkładam pierwszą warstwę. Na tej warstwie położę karimatę, a użyję podstawowego poncho. Kanina jest wodoodporna, na tyle mocna, że jakiś tam mały szpakowy patyczek tego nie przebije. Już jest sprawdzone. Buduję stanowisko w zagłębieniu terenowym po to, żeby łatwiej było to wszystko zamaskować na samym końcu siatką. Rozłożyłem sobie karimatę na stanowisku. Niektórzy preferują w taki sposób. Karimatę można dodatkowo jeszcze okryć przy pomocy tej tkaniny. Ja używam poncha oczywiście. Poncho można spiąć, ono jest zapinane na napy, ale wcale nie trzeba tego zapinać. No ja oczywiście tak nie zrobię, pokazuję tylko, że tak można. Do ostatecznego zakrycia całego stanowiska użyję tarpa i siatki maskującej. A za chwilę zobaczycie, jak wygląda to stanowisko z pewnej perspektywy, z pewnej odległości. Zaraz się tutaj położę i sami zobaczycie. Całą kryjówkę, całe stanowisko na noc zamaskuję ostatecznie siatką maskującą. Zobaczcie, jaki to jest dobry kamuflaż. To jest fajna rzecz, bo to jest przymocowane. Tego nie zgubię. Ta siatka ma dwie strony. Jedna jest troszeczkę jaśniejsza, druga jest trochę ciemniejsza. W tych warunkach tutaj ta ciemniejsza strona do góry. Fajne jest to, że tutaj zwinięcie tego wszystkiego do plecaka to jest minuta, może dwie. Nawet nie muszę niczego składać. Dlatego plecak jest o większej pojemności niż objętość wszystkich rzeczy, które tu mam. Dobra, i sobie wchodzę do śpiworka. I powoli znikam.